Dzień dobry, Jan Przymulski, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, pierwsze od czego chciałbym zacząć naszą rozmowę, to deklaracja opozycji dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Teraz bardzo wielu posłów opozycji krzyczy o głośnym 20% dla nauczycieli więcej. Co pan na ten temat uważa i czy to są realne pieniądze, które z budżetu państwa mogłyby się znaleźć dla tej grupy zawodowej? Panie rektorze, opozycja, Platforma Obywatelska, łatwo rozdaje coś, czego nie ma. Bo przecież to ugrupowanie 8 lat rządziło i zamroziło pobory w budżetówce w dużo bezpieczniejszym ekonomicznie i militarnie okresie. I teraz Platforma Obywatelska nie mówi tylko o nauczycielach, oni mówią o całej budżetówce, więc i oczywiście ludzie w budżetówce powinni dobrze zarabiać. To do tego musimy bardzo szybko dojść, tylko realnie musimy dojść, bo to, co mówi Platforma Obywatelska, to jest skrajny cynizm i populizm. Po prostu to od tego trzeba zacząć. Bo Platforma Obywatelska, pamiętamy, jak się inflacja rozkuśtywała, to wówczas Platforma Obywatelska mówiła podnosić stopy procentowe, podnosić, za późno zostały podniesione. Nawet jeden z ministrów, z byłych ministrów z rządów Platformy Obywatelskiej powiedział, że NBP powinno, czy Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy procentowe co najmniej tak, jak wysoka jest inflacja. I rzeczywiście to rozwiązanie bardzo liberalne, skrajnie liberalne, bardzo szybko zdusiłoby inflację, ponieważ ściągnęłoby bardzo dużo pieniędzy z rynku. Ale w jaki sposób by ściągnęło to rozwiązanie z rynku i jakby zdusiło inflację? No, że bezrobocie wróciłoby co najmniej do takiego, jakie było za czasów Platformy Obywatelskiej, dwucyfrowego. I druga rzecz, byłoby całe mnóstwo bankructw oraz komorników. Bo proszę, w tej chwili mamy wysokie oprocentowanie kredytów, chociaż ja swój pierwszy kredyt brałem wyżej oprocentowany niż jest to obecnie. Ale chciałem mieć dom, wiedziałem, z czym to się wiąże, płaciłem wyższe stopy procentowe. Ale jeżeli dzisiaj byśmy zastosowali to rozwiązanie liberalne z jednej strony Platformy Obywatelskiej, czyli stopy procentowe podstawowe byłyby w banku, w NBP 11%, czyli w banku one by wyglądały około 15%, to wiele rodzin by nie mogło spłacać swoich zobowiązań kredytowych i byliby komornicy i te mieszkania i te domy, które pobudowali, komornicy by je przejęli. Ale równocześnie przecież firmy również zaciągają kredyty. I teraz taki kredyt mieliśmy, to pan Balcerowicz zrobił takie oprocentowanie, żeby zdusić inflację, że ludzie z jednej strony potracili oszczędności, z drugiej strony właśnie były te bankructwa. Ale skąd się bierze inflacja? Inflacja bierze się z nadmiaru pieniędzy na rynku. Czyli nie ma tyle towarów na rynku, żeby zaspokoić ten nadmiar gotówki, jaki jest na rynku. A skąd się wziął nadmiar gotówki? A nadmiar gotówki się wziął stąd, że rząd różnego rodzaju tarcze covidowe wymyślił. Chodziło o to, żeby właśnie utrzymać miejsca pracy i żeby nie było bezrobocia, bo przecież ja rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami, z moimi znajomymi również rozmawiałem, którzy zastanawiali się, czy zwalniać pracowników, czy zamykać firmy, i dzięki tym tarczom oni utrzymali miejsca pracy, te osoby pracowały, firmy działają. I ludzie... Czyli inflacja to jest wynik tej pomocy, która tak, była? Tak, inflacja w 20% to jest wynik tej pomocy, która była, czyli dosypanie tych pieniędzy na rynek. I ja uważam, że po to się umówiliśmy jako społeczeństwo, że mamy państwo. Że państwo w takich trudnych sytuacjach, jakie wówczas były. Bo to są dwie strony medalu, przedsiębiorcy i pracownik. I przedsiębiorca wówczas się zastanawiał, czy zwalniać swoich pracowników nie dlatego, że ich nie lubił, bo on ich lubił, on ich wykształcił, to są znajomi, tylko jak on by wówczas nie skorzystał z tej tarczy albo nie zamknął firmy, to by stracił własny majątek, na który on, czasami jego rodzice pracowali. I dlatego państwo powiedziało, zadłużymy się, będzie wyższa inflacja, ale ludzie będą mieli pracę, ludzie nie stracą swoich firm.
W 20% to jest ten nadmiar gotówki, a 80% to jest to, co zrobił pan Putin. Rozchwiał rynki, bo jeżeli średnio w roku podstawowy nośnik energii, czyli gaz, który jest wykorzystywany właściwie wszędzie, no bo my ten gaz widzimy w kuchenkach albo do ogrzewania naszych domów, ale nawozy są z gazu. Część z nas jeździ również na gaz. Z tego produkujemy prąd. Jak się okazuje, bardzo drogi. No to jest znowu pomysł pana Putina na uzależnienie Europy od swoich węglowodorów i teraz widzimy, co się dzieje w Polsce. No, gaz został wykorzystany politycznie. Politycznie, czyli gaz do Polski został zakręcony, pomimo tego, że wcześniej był podpisany wieloletni kontrakt gazowy, bardzo niekorzystny dla Polski, niekorzystny z dwóch powodów. Po pierwsze, na bardzo długi okres czasu. Po drugie, była tam klauzula, jak nie wykorzystacie, to i tak będziecie płacić. I to powiedział o tych 80%, które wynikają właśnie z działań pana Putina, to powiedział pan Borowski, syn marszałka Borowskiego, który był zaproponowany przez opozycję jako jeden z kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. Więc on nie miał dlaczego, że tak powiem, słodzić. On ekonomicznie powiedział, jak rzeczywiście jest, że 80% to jest właśnie Putin, 20% to są działania rządu, no, które w mojej ocenie są uzasadnione. Bo nie ma nic gorszego, jak wysłać człowieka na bezrobocie. Bo on traci miejsce pracy i on później się musi przekwalifikować. Później rodzina cała traci, bo nie ma pieniędzy. Zupełnie rozchwianie jest gospodarki i my to przeżyliśmy. Więc jesteśmy w trudnym okresie czasu i trzeba zaciskać pasa, bo lepiej nie będzie. A najgorzej, co mogłoby się zdarzyć, to właśnie powrót Platformy Obywatelskiej, która z jednej strony... Ale dla nauczycieli byłoby to dobre, nie, z tego co mówią. Nie, dla nauczycieli to byłaby również tragedia, bo wielu nauczycieli ma kredyty. Czyli wtedy by im wystrzeliła rata dwukrotnie wyższa niż teraz, jeżeli by zastosować... Ale być może dostaliby 20% podwyżki. Po pierwsze, być może, bo Platforma miała już tę okazję. Tylko co po 20% podwyżki, jakby inflacja była 20-25%? Bo to by do tego doprowadziło. Takie rządy, że rozrzucamy pieniądze z helikoptera, powodują, że po prostu ludzie tracą... Wszystko tracą, bo przy inflacji, ja pamiętam tamte czasy, no, i jak po prostu nosiło się pieniądze w reklamówce, więc co mi po ewentualnej podwyżce 20%, jak inflacja będzie miała 25%, a są państwa już, gdzie jest inflacja 50%. I to jest problem. Mamy państwa, w Turcji na przykład 60 przekroczyła. Tak, ale mamy państwa, które są w strefie euro, bo zachęcano nas i mówiono, że jak będzie strefa euro, to będzie rozwój gospodarczy, nie będzie inflacji. No a jest, nie wiem, na Litwie 15% inflacja, pomimo tego, że ona jest w strefie euro. Więc ci wszyscy pseudoekonomiści, którzy takie bajki opowiadają ludziom, no powinni jednak zamilknąć, ale jestem przekonany, że Polacy mają swój rozum. Polacy po pierwsze pamiętają, a po drugie no już nie dadzą się złapać na lep opowiadań Platformy Obywatelskiej, bo wystarczy wrócić do expose pana premiera Tuska, który mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego, który mówił, że zlikwiduje immunitety posłom. Zlikwidował? Nie, a teraz broni tych immunitetów. Który mówił o tym, że zlikwiduje Senat, który obiecywał niskie podatki 3 razy 15. 15 PIT, 15 CIT. A to proszę, jak się okazało, tak, VAT w górę, marszałek Senatu z zarzutami immunitet jest blokowane głosowanie w sprawie jego immunitetu 400 dni ponad. Ale panie pośle, jeszcze chciałbym płynnie nawiązać do tego, co pan powiedział wcześniej, że Polacy mają swój rozum i płynnie przejść do kolejnego tematu, bo chciałbym jeszcze z panem porozmawiać na temat dostępności broni, liberalizacji prawa. Był niedawno gościem w tym studiu poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS-u, który również złożył zapytanie do MSWiA, jak można uprościć te przepisy. Pan również jest za liberalizacją tego prawa, złożył pan nawet projekt, prawda? Panie rektorze,
Ja nie nazywam tego liberalizacją prawa, tylko normalnym dostępem do broni. No, bo ja nie uważam, że należy zliberalizować prawo tak, że idziemy do sklepu spożywczego, kupujemy bułeczki, mleko i kałasznikowa. No, to jest chore. Tak nie powinno być, ale w tej chwili jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Unii Europejskiej. Mamy kilkanaście razy mniej broni niż nasi sąsiedzi. I nie myślę o Ukrainie, myślę o Czechach, Niemcach. W Europie jest wiele państw, gdzie społeczeństwo potrafi obsługiwać broń. Ale czy w Polsce może się to zmienić, panie pośle? Dlatego, że ten temat dostępu do broni wraca co jakiś czas i później cichnie i później za kilkanaście miesięcy znowu słyszymy, że być może coś się zmieni w tej sprawie. Znaczy to, że może, no to mamy pierwsze symptomy tego, że pod projektem, który przygotowaliśmy, podpisali się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, ja mam nadzieję, że nawet posłowie Lewicy, którzy no, historycznie, jeżeli byśmy popatrzyli, no, rozbroili Polaków, bo ta ustawa, którą w tej chwili chcemy zmienić, to powstała jeszcze za komuny, widzą, że społeczeństwo, które nie potrafi obsługiwać broni, jest bezbronnym społeczeństwem. Co się dzieje na Ukrainie? No, na Ukrainie ta wojna dlatego tak długo może trwać. Po pierwsze, że Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie bardzo mocno, bo przecież te satelity to nie są ukraińskie satelity, które mówią, gdzie są i jakie są ruchy wojsk rosyjskich, tylko amerykańskie. To, że Stany Zjednoczone jednak dyscyplinują Niemcy, które wciąż jakby sekundowały Rosji i Niemcy powoli, bardzo powoli, ale mimo wszystko pewną pomoc już udzielają i nie blokują naszej pomocy, to wielki wysiłek budżetu Estonii i Polski, bo najwięcej, bo tak to trzeba porównywać. Ile procent PKB pomaga się Ukrainie? No i najwięcej pomogła Estonia, bo ona jest bezpośrednio zainteresowana tym, bo wie o tym, że jeżeli by padła Ukraina, to Estonia będzie następna i Polska. A później długo, długo, długo nic, a gdzieś tam na końcu są Niemcy. Więc, ale co zrobili Ukraińcy? Rozdali broń społeczeństwu, żeby każdy w domu, jak widzi, że się zbliża soldat rosyjski, mógł się ewentualnie obronić. I widzimy, nie wszyscy się bronią, bo są te gwałty, są to pastwienie się, takie bestialstwo nad ludźmi, a później są gwałty, a później zabijanie tych ludzi, to dlatego, że ludzie nie mają u siebie broni. Bo ja tak naprawdę wolałbym zginąć z bronią w ręku, niż cierpieć, jak ten żołdak by mi odcinał palce, ręce, wydobywał oczy, a później mnie łaskawie dobił. To jest coś niebywałego i musimy sobie zdawać sprawę, że to może Polskę dotknąć. I dlatego mam nadzieję, że w tej chwili znajdzie się większość sejmowa, która na racjonalnych, bo to nie mówmy o tej liberalizacji, bo to słowo jest wyświechtane, na normalnych zasadach dla Polaka, który przejdzie szkolenie, nie jest chory, nie jest przestępcą, za swoje pieniądze będzie mógł kupić sobie broń, żeby poćwiczyć strzelanie, żeby się w domu czuć pewnie. Bo mamy wciąż chore prawo, że przestępca przychodząc do naszego domu no, w różnych czasami celach, ma większe prawa niż ma większe prawa niż ten, który jest atakowany. I ja nie mam prawa się bronić w domu. Powinien każdy mieć takie prawo, że wchodząc do kogoś do domu, bo ja już nie mówię na działkę, no bo jak ktoś wejdzie na działkę, żeby zapukać i zapytać się o drogę, no to oczywiście nie wolno tego robić, chociaż w Stanach jest takie prawo, że jak ktoś narusza czyjąś własność, wchodzi na czyjś teren, to musi się liczyć z tym, że może ktoś go postrzelić. To jest za daleko idące. Ale jeżeli ktoś po nocy wchodzi do mnie do domu i on ma broń, czy atrapę broni, dla mnie bez różnicy, to ja powinienem mieć prawo do niego strzelić. Niekoniecznie go zabić, dlatego w naszym projekcie jest mowa o tym, że musi być przeszkolenie. Przeszkolenie z obsługi broni, ze strzelania oraz z udzielania pierwszej pomocy. No więc projekt jest bardzo wyważony,
który ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. Szwajcaria wydaje 0,8% swojego PKB na obronność. Tam właściwie w każdym domu jest karabin. Tam każdy jest uzbrojony. Każdy jest przeszkolony. I oni mają tylko 4000 wojska, ale jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to w ciągu 72 godzin 90-krotnie zwiększają. Do 360 tysięcy mogą w ciągu dwóch dni... Myśli pan, że taki model w Polsce byłby możliwy? Powinniśmy zrobić na pewno taką hybrydę. Powinniśmy taką hybrydę zrobić, ponieważ znowu, ta opozycja totalna, no, opowiada bajki, jeszcze raz. Bo oni mówią, że tak trzeba wydawać, w tej chwili mówią, że trzeba wydawać więcej na obronność. PSL mówi, że on się zgodzi nawet od tej kadencji wydać 3% na obronność, a nie od tego roku, od tej chwili, a nie od następnego budżetu. Tylko oni wszyscy nie opowiadają, z jakich pieniędzy. Komu odbiorą? Bo budżet to jest 100%. I jeżeli zwiększymy pieniądze do 3% PKB, to skąd się musimy wziąć? Więc to są tacy populiści, jak i Platforma, że oni wszystkim dadzą, jak nie mogą dać oczywiście, bo jak mogli dać, to nie chcieli dać, ale nie mówią, komu odbiorą, jakie podatki podwyższą oraz nie mówią, komu nie dadzą podwyżek. Ale na pewno musimy wydawać więcej na obronność, bo Rosja wydaje 5% na obronność, Stany Zjednoczone wydają 5% na obronność, nawet Ukraina przez wiele lat wydawała 5% na obronność i proszę zobaczyć, gdyby nie pomoc Stanów Zjednoczonych, Polski i paru innych państw europejskich, to oni by się nie utrzymali. Nie utrzymali się, bo nie mieliby się czym bronić. A dzięki temu, że mają się czym bronić, że są przeszkoleni, już ponad dwa miesiące walczą dzielnie o naszą, bo to też ważne, żeby zrozumieć, tak, o nasze bezpieczeństwo. Bo jeżeli Ukraina by padła, tam są wielkie zasoby. Tam są również zakłady przemysłowe. To by było to samo, co Hitler zrobił w 1938, przejmując Czechosłowację i Austrię. I nagle się okazało, że bo były analizy przecież polskie, bardzo dobre, że Hitler się dopiero uzbroi za kilka lat. Tam w 1941 czy dopiero w 1942 miał być na tyle uzbrojony, żeby móc zaatakować Polskę. Ale dzięki temu, że przejął wielki przemysł czechosłowacki, to mógł nas zaatakować już w 1939. I to samo może być w tej chwili. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy jednak zacisnęli zęby, żebyśmy to wszystko przetrwali, żebyśmy pomagali rodzinom ukraińskim, żebyśmy ich przyjmowali do własnych domów, bo zupełnie inaczej żołnierz ukraiński walczy, nawet wiedząc, że jego rodzina jest w Polsce bezpieczna, zaopatrzona, niż miałby się zastanawiać, czy Kacap czasem nie wziął jego rodziny w Jasyr i nie wywiózł na Syberię. Co robi? To prawda. Panie pośle, jeszcze na sam koniec jedno zdanie odnośnie tej broni. Uważa pan, że znajdzie się ta większość sejmowa, żeby jednak zmienić te przepisy, żeby zająć się tą sprawą na poważnie? Panie redaktorze, jestem przekonany. Wczoraj Paweł rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością również o tym projekcie. Ja rozmawiałem dwa dni temu z ministrem Kamińskim. Wydaje się, że będzie dobrze. Ważne jest, żeby jacyś cyniczni populiści się nie znaleźli z Platformy Obywatelskiej, którzy znowu zaczną tutaj mieszać. Bo oni z jednej strony mówią tak, a tak naprawdę tyle rzeczy robią, żeby zepsuć, że to należy po prostu wytykać. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu.